Cześć, tu Grygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Factorio. Co żeśmy robili ostatnio? Ostatnio żeśmy kończyli tutaj huty i powoli zastanawialiśmy się nad zbudowaniem jakichś linii kolejowych. Z racji tego, że troszkę nam nie starcza rudy, którą mamy tutaj na miejscu, tej naszej startowej. Robiliśmy też jakieś tam przymiarki do obrony, która myślę prędzej czy później stanie się jakimś problemem tutaj. Na szczęście mamy dużo wody, więc będziemy mogli, nie będziemy musieli jakichś takich nieprzerwanych murów robić, tylko zrobimy sobie tutaj pędzy wodą jakieś mury, coś tam i będzie git. Tutaj jest jakieś problematycznie troszkę. O, ropę mamy, dobrze, będziemy tutaj produkowali te materiały wybuchowe w ogóle. Nie wiem, z czego się je robi, sprawdźmy sobie szybko. Coś takiego. Materiały wybuchowe, granat, pusta beczka. Strasznie skomplikowany proces. Jeszcze potrzebujemy wojskowych pakietów naukowych. O Jezu. To zanim to będziemy robili, to... No dobra, ale na razie się tym nie przejmujmy. Tylko przejdźmy sobie, coś robiliśmy. Aha, tak, logistyka, to już nie dotykam, zaraz będzie gotowa. Tu skończmy nasze podwaliny pod stal. Pyk, pyk. Ojejku, stal w ogóle nam jest potrzebna, żeby pociągi robić. To jest jakaś taka smutna informacja. No ale okej, no dobra. Tu musimy troszkę jeszcze przerobić pasy, jeśli chodzi o stal, dlatego że oczywiście ona nie bierze... Dwa pierwsze biorą, albo dwa ostatnie, zobaczymy jak to rozwiążemy. Rudę, a reszta bierze oczywiście płytki. O, nie mam już pasów. Jak to się stało? Gdzie są pasy? Tu są 1000, dobrze. T, naciśnij T, dobrze naciskam T. O, wyśmienicie, kolejnictwo, pyk, rozpocznij. Może nawet achievement zrobimy, chociaż nie, nie sądzę, już minęło za dużo czasu, gdzie są achievementy. Opcje modyfikacyjne, nie. Tu są achievementy, osiągnięcia. Zbuduj lokomotywę, nie, jest jakieś takie, zbuduj lokomotywę w określonym czasie. Gdzie to jest? Rozwałkowanie, nie, bla bla bla, sługusy. O, już nie zdążyliśmy, 90 minut, to już dawno temu ten achievement przestałby być dla nas jakąkolwiek opcją. No dobrze, ojejku, tutaj nie pomyśleliśmy, ja nie pomyślałem przynajmniej, bo co? Bo potrzebujemy jeden więcej miejsca, chyba że słupy sobie puścimy gdzieś indziej, a to dlatego, że nie mamy jak tutaj puścić rudy żelaza tutaj. Po prostu do naszej stali. Musielibyśmy to wszystko przebudować. Możemy to zrobić w pewnym momencie, ale myślałem, że nie będziemy musieli tego tak szybko robić. Bo nie wiedziałem, że to jest problem, szczerze mówiąc. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra. Ale bez gadania i tak musimy puścić węgiel, chcąc, nie chcąc. Dobrze, czyli dwa pierwsze biorą sobie rudę żelaza, pyk, pyk, i wy wyrzucacie je dołem. Nie, wyrzucacie je do góry. Takie będzie wasze zadanie, pyk, pyk. Wykładacie je w przeciwną stronę niż jest w blueprincie. I potem będziecie się łączyły jakoś, jeszcze nie wiem jak. Miksowały i... zapewniały płytki dla tych dwóch. Czyli powiedzmy, trzeba was przerzucić jakoś tędy. Coś takiego zrobić, tutaj puścić was pod ziemią. Złączyć, pewnie gdzieś tu. Nie, za mało miejsca mamy, żeby coś takiego wykonać. Musimy to inaczej rozwiązać. Rozwiążmy to w ten sposób po prostu. Tu zrobimy tak, pyk, 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 pyk i tu puścimy was. Tym troszkę, wiem, jest troszkę plątania, ale niestety jest to no nieuniknione jak na razie. I tu niestety muszę was puścić z drugiej strony w ogóle. OK, i ty znowuż musisz pójść pod ziemią i dojechać tutaj. Puścić się tędy i będzie chyba git. O. Dokładnie. To już mamy stal przygotowaną. Wystarczy będzie tylko puścić rudę i oczywiście... Ojejku, jak słabo z węglem stoimy.
Czyli dobrze, trzeba zaplanować stację rozładunkową dla węgla, tutaj dla naszych hut. Trzeba zaplanować dwie stacje dla rudy. Przy czym trzeba zrobić mieć czteromiejscową, czy tak powiem, czterowagonową i pewnie na jakieś cztery pociągi, czy trzy, dwa, może zobaczymy. Zawsze robię za dużo miejsca na te pociągi, ale to przecież nie szkodzi, bo zawsze zawsze jest lepiej, jak ma się więcej. Dobrze, to postawmy jeszcze te słupy nieszczęsne. Tak, tak jest chyba okej i... Tak. Musimy dorobić troszkę słupów, obawiam się. W ogóle nawet nie patrzę na to, jak on to brzydko rozkłada. Ta gra. No halo, i co? Nie stawiasz słupów z jakiegoś powodu. A, bo cały czas ich nie mamy. Okej. Możemy w tym czasie porobić jeszcze troszkę tej ścieżki. Naszej. Jakieś dwa mody ściągnąłem. Jeden... do końca nie wiem, co to robią. Szczerze mówiąc, bo to były potrzebne na serwer, na którym grałem przez sekundkę, dlatego musiałem je ściągnąć. Ale poza tym, że je mam, to nie wiem, co one robią. Jeden powoduje, że... Nazywa się Don't Do That, Silly Robot. Mam nadzieję, że jakoś nie sknąciłem potwornie tej wymowy. Don't do that, silly robot. I powoduje, że przy określonej prędkości, jeśli poruszamy się pociągiem, to roboty z roboportu nie usuwają rzeczy. No, mi się to na przykład często zdarzało i faktycznie jest to świetny mod. Bo na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że zrobiliśmy wielką linię kolejową i wzdłuż tej linii kolejowej ustawiliśmy sobie jakieś blueprinty. Albo zaznaczyliśmy, że jakiś las trzeba wykarczować i nagle gdzieś jedziemy teraz pociągiem czy samochodem. Jesteśmy super rozpędzeni i zostawiamy te roboty za sobą, bo one, jak to dobre roboty, lecą konstruować albo dekonstruować. I potem trzeba czekać albo je znajdować, albo w ogóle one gdzieś się gubią i to jest jakaś taka niekomfortowa sytuacja. To raz, a dwa, drugi mod, jeśli się nie mylę, powoduje, że mamy coś takiego jak drogi, albo po prostu to są drogi i samochody, jeśli po nich jeździmy, to utrzymują się, że tak powiem, na drodze. Tylko nie wiem, czy to są osobne drogi, bo szczerze mówiąc nie wiem o czasu tego moda sprawdzić. O, Driver Assistance System. I to co? Enables usage of driving assistant. Press I to toggle and cruise control. Press O to toggle while in vehicles. Strasznie śmieszne słowo. Zawsze mnie bawiło jakoś vehicles. Dobrze. Nagadałem się wystarczająco. Dokończyliśmy. To musimy, obawiam się, jakoś wyciągnąć z tego wszystkiego nie naukę, nie lekcję, tylko dodatkowy pas rudy. Czy damy radę? To jest pytanie. Tu chyba musielibyśmy w drugą stronę mniej więcej odtąd puścić. Tak. Musielibyśmy dorobić wiertnicę. Bo załóżmy, że będziemy mieli więcej wiertnic. Tu musimy puścić w drugą stronę pas i on tutaj to przerobimy wszystko, tak żeby było ładniej, bo ostatnio mi się to nie podobało, z tego co pamiętam, coś było nie tak. Musimy puścić to tak, tutaj sobie pójdzie w dół, tutaj tędy tak i to jest ok. Tutaj sobie dorobimy do góry wiertnic, te automatyzacja, kliknij coś tam, samochodzik, moglibyśmy, no nie, na razie i tak nie możemy, bo nie mamy przecież stali, ale właśnie próbuję to zrobić, dobra, to zróbmy to, będziemy mieli samochodzik ewentualnie kiedyś i tutaj będzie kolejny pas z rudą, czyli co, nie musisz wcale iść w drugą stronę, tylko pójdziesz tak, ale i tak musimy pocisnąć po wiertnicę. O, skończył wam się węgiel, to od razu wam wrzucę, pyk, pyk. Wezmę jeszcze tych cegieł, muru wezmę i możemy postawić troszkę więcej tutaj drogi przed nami. Gdzie są wiertnice? Tutaj są, weźmy 50.
Dobra. Zwiększmy limit do 4. Będzie lepiej. Ok, czyli tutaj jeszcze dwie da radę wcisnąć. 4. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No to żeśmy już chyba. Nie, tutaj jeszcze dałoby radę wcisnąć. Tyle. 4. Dobrze, czyli pokierujemy was tak. Tu sobie wykręcimy. To na razie nie działa. Zrobimy tak. I tu postawimy jeszcze słupy, bo oczywiście brakuje nam ich. I zrobimy tak. Dobrze. I to znaczy, że trzeba by to wszystko jakoś zbalansować. 3 na 3 balanse. Czy coś takiego istnieje? O, nie ma nazwy. To ciekawe. 4, 4. 4, 4. O, to są chyba moje pasy. Gdzie są balansery? 3 na 3. Jest coś takiego? Jest. Wyśmienicie. Przepraszam. 3 na 3. Coś takiegośmy chcieli postawić. Dobrze. To znaczy, że musimy wyłączyć filtr. Nie wiem, czy to jest z jakiegoś moda, czy to jest po prostu domyślna opcja. Tak nigdy, szczerze mówiąc, wcześniej nie klikałem prawym na to. Ostatnio to odkryłem i tylko właśnie nie wiem, czy to jest jakiś mod, czy to jest takie zachowanie domyślne. Aha, bo to jest czerwone. Dammit. No dobra, to skonstruujmy ręcznie. Pyk, pyk, pyk. I tak zaraz będziemy ulepszali przecież pasy na czerwone, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwilka. Nie, nie, nie. Uwaga. Ty idziesz tak. Ty idziesz tak i ty idziesz tak. Na razie przynajmniej. I tu jest potrzebny jeszcze balancer jeden. Pyk. Dobrze, mam nadzieję, że to będzie działało. I musimy jeden z tych pasów zadedykować dla stali, niestety. Będzie troszkę tutaj zamieszania. Pyk, pyk. I tak. I tu musimy przełączyć, niestety, obawiam się. Musimy tak zrobić i musimy tak zrobić. Dobra. Dobra, nie ma tragedii. No miedź przeniesiemy o 2 do góry i będzie git. Tylko jeszcze zanim to nastąpi. To oczywiście coś źle zrobiłem. Tylko jeszcze zanim to nastąpi. Co ja zrobiłem? Wiem, co zrobiłem. Zróbmy tak. Tu musimy to niestety przenieść. Tutaj skasować pyk. Tu musimy zrobić niestety tak. Dobrze. Tylko zanim tego, to wyłączymy. To wyłączymy. Nie ma sensu, żebyśmy dwa robili. Na razie. I co? Pykasz? Pykasz chyba. Te weźmy sobie może. Słupy, dystrybucję, coś tam. Produkujesz żelazo, wyśmienicie. Weźmy te mury, które nam tam zostały. Mam nadzieję, jest jeszcze ich trochę. Pyk, pyk. Jak stoimy? Ile mamy cegieł? Troszkę mamy. I murów mamy 247. Dobra, nie jest to dużo, ale też nie jest mało, więc nie będę narzekał. I możemy sobie tutaj to puścić. Potem się zastanowimy, gdzie to wykręcić ładnie. Na razie zróbmy tak. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zaraz żelazo zacznie trafiać do nas. Wyśmienicie. Tutaj sobie piece pracują, tutaj sobie pracują bardzo dobrze. Jak stoimy z amunicją? Gdzieś tutaj jest amunicja. Chyba trzeba lampy zacząć budować. Prąd. Nie, nie, prąd. Dobrze, z prądem spoko. Amunicja 839. No to już jest troszkę. Weźmy ją. Radary też możemy sobie połowę wziąć. Rudę. Strasznie dużo rudy. Wrzucę ją gdzieś. Wiem, że strasznie narzekaliście na to, że wsadzam je do skrzynek rudę i ją rozwalam. Także tym razem obiecuję, będę coś innego z nią robił. O.
Pyk. Okej. Okay. To dokończy może obrony tutaj naszej elektrowni. Myślę, że tutaj by się jak najbardziej przydało coś takiego. Dobra, nie chcę tutaj utknąć w środku. To sobie tam na górze wyjdziemy. Tak? Nie. Źle zbudowałem oczywiście. Tak powinno być. Nie śpieszymy się nigdzie. To jest let's play na chillaucie. Na chillu wszystko robimy. Także poświęcimy troszkę czasu, żeby sobie tutaj ustawić lampki. Zaraz ustawimy sobie słupy. Nie ma się to śpieszyć. Pyk, pyk. Pyk i tutaj niestety musimy zrobić tak. No dobrze, brakuje wam amunicji z tego co widzę. Także wrzucam tutaj 100. Tu wrzucę 100, tu wrzucę 100 i wy macie troszkę więcej, będziecie miały, nie, mniej. Rozłożę tak. Pyk, pyk. O, niestety, bo się z autosave zrobił. No trudno. Dobrze, lampki jeszcze musimy postawić. Dobra, sobie mam na dole, na górze, wszystko jedno. Pyk. Dobrze. I tu mamy jakąś tam część już, powiedzmy, obronioną wstępnie. Tutaj fajnie mogliśmy sobie zrobić jakiś taki wjazd, nie wjazd, jakąś bramę, coś. Może tak zróbmy. Fajnie, te klify dają jakieś takie możliwości obronne, mam wrażenie. Można by to jakoś wykorzystać zaraz. Drzewko jakieś nam stanęło na drodze. I co? To byśmy jakoś chcieli zablokować, pewnie podcisnąć tym murem dalej tutaj. To było bez sensu. Można by jakoś zablokować o to czy coś. Nie wiem do końca. No niech na razie będzie tak. Możemy troszkę tę stronę jeszcze walnąć, na wszelki wypadek. Przynajmniej dla symetrii. I tu musi się zmieścić wieżyczka jeszcze powiedzmy tutaj, o. O, halo, halo. Źle jest. Bardzo mi się podobają te nowe nawierzchnie. Bardzo fajnie to jest zrobione. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście. Te i co byśmy chcieli dalej pocisnąć? Tego na razie nie możemy. Dobra, zróbmy sygnalizację. Bez sygnalizacji i tak przecież nie możemy zrobić pociągów. Pyk. I co? Światełka jeszcze. Uff. Moglibyśmy tak naprawdę robić przy każdym słupie, a nie przy każdej wieżyczce. No ale dobra.
I jakoś to trzeba jeszcze wszystko połączyć ze sobą, żeby się świeciło w nocy, niestety tak na środku. Na razie zaraz będziemy mieli dłuższe słupy, to zrobimy inaczej. Czy mamy już bramy? Nie, bram nie mamy, ale radar mamy. Nawet nie musimy craftować, tylko możemy sobie gdzieś tutaj postawić. Whatever, dobra, na razie nie. Wow, troszkę Simsy. Troszkę Simsy nam dzisiaj wyszły. Stal się robi. O, jak wyśmienicie. Dobra, bierzemy szybko stali, zrobimy sobie stalowy topór czy coś tam i stalową... Gorigon, używaj słów. Używaj słów, Gorigon. Ciężki pancerz oczywiście. To możemy gdzieś tam sobie wyrzucić już. Stalowe siekierki, pyk pyk. Wyśmienicie, to też sobie gdzieś wyrzucimy przy okazji. Surowa ryba. Lekki pancerz nam się wrzucił już. Dobrze, dobrze. Silniki. Silniki to jest to, co musimy teraz robić. Żelazne koło zębate, stalowa płytka, rura. Dobrze. Gdzieś powinienem chyba mieć nawet jakiś schemat silnikowy. A może i nie mam. No nic, ale jakby silniki to jest proste jak budowa cepa. Ile się one robią? 20, 10 sekund. Dobrze. Czyli robią się 10 sekund, potrzebują dwóch rur, jednego żelaznego koła zębatego. To znaczy, że chcemy zrobić 10 automatów montażowych, które będą nam produkowały silniki na razie. W związku z tym potrzebujemy 5 produkujących rury. Nie, coś źle liczę. Co 10 sekund potrzebujemy 10 rur. To znaczy, że w ciągu 10 sekund... proporcje. Naprawdę to jest bardzo... niedobrze, że nie jestem tego w stanie policzyć. Na każdą sekundę jeden automat produkuje 2 rury. Prawda? Prawda. Czyli w ciągu 10 sekund jest w stanie wyprodukować tych rur 20. Dobrze liczę? Dobrze. Tak mi się wydaje. To znaczy, że potrzebujemy... jeden? jeden automat montażowy taki, jeden taki. Dobrze. Chwila, jeszcze to sprawdzę, bo jestem w stanie tego ogarnąć. Nie, dobra, nie będę tego sprawdzał. Przepraszam. Zrobię, wezmę to na siebie, najwyżej źle policzyłem i będzie wstyd przed całym internetem. Dobrze, czyli to produkujesz tu, bierzesz sobie stąd żelazo, bierzesz stąd, muszę ściągnąć tego moda, który liczy proporcje. I wykładasz tutaj. Niesamowite jest to. Nieważne ile razy robię te rzeczy w Factory, to i tak zawsze zapominam ile czego musi być. Dobra, tu leci sobie żelazo i ty robisz kółka zębate, prawda? I ty robisz rurki, tak zwane rurki. I do silników jest jeszcze potrzebna stal. No to w ogóle wyśmienite, bardzo proste w konstrukcji są te rzeczy. Czyli co, ciśnijmy sobie troszkę do góry. Tak, i tutaj tak. I tu co? 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Sprawdźmy jeszcze, czy dobrze policzyłem. 10. Wyśmienicie. Tu będzie leciała sobie stal. Jakoś ją pociśniemy tędy. Chociaż tak naprawdę możemy puścić ją też górą. Nie wiem, po co to kasuje. Gdzieś musimy wykładać te silniki. Dobrze, zrobiliśmy coś już naukowego. To może teraz weźmy sobie... No, niech będą zaawansowane coś tam piece. Pyk, pyk. Tu musimy pocisnąć cały bas. To musi pójść w tę stronę, tak.
I co? I tutaj. Tak. Jakoś, powiedzmy. I tu idzie żelazo. Pyk. Dobrze, prąd. Czy mogli... O, wyśmienicie. Skraftuję sobie w ręce, troszkę oszukam system, ale po prostu już, jeśli nie muszę korzystać z tych beznadziejnych słupów, to wolę te. Pyk, pyk, pyk. Tutaj potrzebujemy takich. O, nawet mogliśmy żółte spokojnie zrobić. Nie ma co, nie ma co tutaj zbyt dużo prądu zużywać. I żółte do wykładania, wyśmienicie. I to będą nasze silniki i w już następnym odcinku chyba zaczniemy budować pociągi. I silniki, tutaj są, pyk. No i pytanie, gdzieś może je tutaj powrotem puścimy na main bus, coś zrobimy. W każdym razie. Dobrze, nie wiem w którą stronę jeszcze to zrobimy, na razie puśćmy to tak i się zastanowimy co dalej. Nie, nie, uwaga, nie tak. Dobrze, jeszcze co, prąd, słupy. Okej. I co, sprawdźmy czy starczy, czy te proporcje są okej. Myślę, że starczy, spokojnie starczy. No, wyśmienicie. Dobrze, dobrze. A nie, jeszcze, jeszcze mam dużo czasu. To pociśnijmy dalej. Czy bym chciał na pewno tak zrobić? Nie, możesz nie tam z powrotem tego cofał, coś tam kombinował. Nie, 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 nie. Zróbmy tak. Tutaj sobie poprowadzimy dalej. Stal, pyk, pyk, pyk. No i nie mamy miejsca w ogóle. Niesamowite. Pierwszy raz mi się zdarza tak, że mi coś klify blokują. Pyk, pyk. Tu możemy sobie dalej drogę poprowadzić. Zmniejszę cię troszkę. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Pyk, pyk, pyk. I co? Ciekawe, że nas cały czas jeszcze nie atakują. Chociaż już nachodzimy totalnie na nie. To jest tylko kwestia czasu. Jestem bardzo zadowolony z tego naszego dzisiejszego simsowego elementu. Troszkę się w domu pobawiliśmy, ale miało być ładnie, więc jest ładnie. Przynajmniej na moje standardy całkiem wygląda to estetycznie. Siła ognia działek maszynowych, jak najbardziej. To skasujmy, bo mnie tylko denerwuje. Dobrze, dobrze. Kamień potrzebujemy też, prawda? Kamień potrzebujemy do torów. Kamień, żelazny pręt, stalowa płytka. No dobrze. Znaczy, że musimy puścić kamień. Gdzieś tędy. Aj, troszkę się będzie kłóciło, ale... Czy gdzieś tutaj może mamy kamień? Nie, nie ma kamienia. Niestety, nigdzie. O, hello! Tu są bajtery, na wyspie, dobrze. Będziemy mieli zoo bajterowe. Tu jest kamień, ale to za daleko. Tu są bajtery. Dobra, na razie tylko to nam zagraża, ale zaraz będziemy mieli samochodzik, to się tego pozbędziemy. Kamień. No nic, musimy tędy puścić kamień. Nie lubię tak, no ale trudno. Zastanawiam się. Ty już nam nie jesteś potrzebny, prawda? To cię skasuje. No dobra, no nie ma wyjścia, niestety. No ale znowuż, to będzie prowizorycznie tylko. Potem będziemy to poprawiali, bo przecież tak nie może być. Ty się oczywiście tędy nie zmieścisz, prawda? Nie. Muszę tutaj, no... Ponarzekam sobie sekundkę. Dobrze, to musi tak lecieć, niestety. Jak tylko będziemy mieli pociągi, to sobie po prostu zrobimy outpost i postawimy stację normalną i ona będzie nam przywieziła. Będzie nam przywoziła i kamień, i cegły. I myślę, że to będzie ok, a na razie niestety musimy się pogodzić z tym, że jest tak, a nie inaczej. Pyk, pyk. O, no dobra.
I tu byś chciał dotrzeć pewnie, mój drogi pasie, okej. Co dalej? Siła ognia 2. Okej, co jest nam potrzebne na pociągi? Silnik, układ elektroniczny, stal. No dobrze, to nie są jakieś wygórowane, szczerze mówiąc, wymagania. To może stal mamy tutaj, sobie idzie ładnie, silniki mamy też tutaj na miejscu, no to tylko układy elektroniczne nam zostały, więc może nie ma co zwlekać, tylko po prostu puścimy sobie je tutaj. Układy elektroniczne tak czy inaczej będą nam potrzebne do różnych innych rzeczy, około pociągowych tak zwanych, czyli pyk, nie, co ja zrobiłem, nie to potrzebuję, tylko to drugie. Zielone, Gorgiasz, zielone, pyk. Zróbmy tak, to sobie tak poprowadzimy, tutaj dalej. Pyk, pyk. I tędy. Dobrze, tu są te. To by nam się jeszcze przydało pewnie, co? Bo to jest potrzebne do różnych rzeczy. No dobrze, troszkę tutaj zamieszamy, niestety. Będzie troszkę brzydko, ale wszystko jest dla tak zwanego większego dobra. O, sięgnęło nawet. Jak dobrze. I co, rurki nam są potrzebne do czegokolwiek? I śrubki są potrzebne nam niestety. No dobrze. Okej, czyli tak, tu są pociągi. Pyk. Ty potrzebujesz tych trzech rzeczy, czyli stawiam ci coś takiego. I to idzie górą, prawda? I stawiam ci coś takiego. Nawet dwa razy niech ci będzie. I tu robię coś takiego. I stawiam tak zwaną skrzynkę. Tu robię tak, pyk. Gdzie są moje słupy? Te sobie już wyrzucę, sobie ich nie potrzebuję i nie chcę. I tu rób mi pociągi. Dalej, co jest nam potrzebne? Wagony towarowe, jak najbardziej. Pyk. I wy potrzebujecie śrubek, jeśli dobrze pamiętam. Stali też pewnie. I żelaza. Jeśli się nie mylę. Tak? Tak. I tu sobie postawimy skrzynkę. Tutaj tak. Wyśmienicie, produkujcie się. Co dalej? Samochody. Silnik, żelazna płytka, stalowa płytka. Dobrze. Nie są tu też wygórowane wymagania. Pyk. Żelazna płytka, silnik, stalowa płytka. No, nie mamy tych skrzynek. Pyk. Samochód. Dobrze. Co dalej jeszcze możemy tutaj sobie zrobić? To spokojnie i to pewnie też. Z tym będzie problem. No ale to rozwiążemy potem ten problem. Na razie zróbmy tak, czyli semafor, chain signal i stacja zwana przystankiem. Nie chcę mi się te silniki, może czy jest sens prowadzić, zastanawiam się. Nie, to bez sensu, trzeba by w drugą stronę zrobić. No dobrze, niech będzie. Czyli jednak to sobie skopiujmy, tu będziemy robili sygnały tak zwane zwykłe, dobrze. Pyk, 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 pyk.
skrzynki 3. O, nawet miałem ze sobą jeszcze. I tu potrzebujecie co? Stali? Nie. O, zadziwiające. Ty potrzebujesz stali. Dobrze. Dobra, już poprowadzimy dalej może. Bez przesady, nie będziemy się tym przejmowali zbytnio. Sobie lecą. Wy potrzebujecie długich podajników, za to tutaj. Dobrze. Pyk, pyk. No dobra, dobra. Kamień jeszcze gdzieś by się przydało pociągnąć. Beton niech będzie. Dobra, tory zrobimy w następnym odcinku. I tak sporo żeśmy dzisiaj zrobili, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.